jest druga część programu Artyści Rynków, Jacek Brzeski, Polsat News, I Love Trading. W drugiej części Maciej Leściarz z CMC Markets. Witaj Maćku. Witam serdecznie. I zgodnie z zapowiedzią zaczynamy od giełd amerykańskich na Wall Street. Wzrosty, szczyty, indeksy pędzą w górę. Powodem prezydentura Joe Bidena i oczywiście szczepionka Pfizera. No chyba to są te dwie przyczyny, które napędzają te rynki w ostatnim czasie. No, faktycznie to nie można tylko powiedzieć o samej szczepionce i o tej informacji o 90% skuteczności, bo rynki już wcześniej mocno zwyżkowały. Tutaj mieliśmy kilka sesji z rzędu zwyżkowych. Natomiast takim już zwieńczeniem całości była faktycznie ta informacja, na którą inwestorzy bardzo czekali i też zareagowali bardzo spekulacyjnie, bo te wzrosty, które się pojawiły bezpośrednio po tej informacji firm Pfizer i BioNTech, no było to wręcz euforyczne na całym świecie, bo zarówno rynek amerykański zareagował, indeksy podeszły pod szczyty, ale również w Europie, również w Polsce taka była dość spora euforia i można było się spodziewać tego, że po tej takiej euforii spowodowała tym, że wreszcie jest szczepionka, być może już w najbliższym czasie nie będzie trzeba wprowadzać kolejnych obostrzeń, nie będzie lockdownów, gospodarka się będzie mogła rozwijać, bo taka była retoryka i takie były komentarze we wszystkich mediach. No teraz mogła nadejść chwila refleksji, bo inwestorzy zastanowili, no dobrze, i faktycznie jeżeli ta szczepionka się pojawi, no to jej wdrożenie zajmie trochę czasu. Zanim się to przełoży faktycznie na gospodarkę, jeszcze czeka nas przecież potencjalnie, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, ta fala pandemii, która przechodzi przez Europę. To się nie skończy, pomimo tego, że nawet jakaś część tej szczepionki miała trafić na rynek w grudniu. Dodatkowo te efekty też będą długofalowe. Co więcej, przecież siłą napędową rynków od marca były przede wszystkim te środki pompowane przez Fed, pompowane przez różne banki centralne. Teraz toczyła się dyskusja o wielkość pakietu fiskalnego pomiędzy demokratami i republikanami. No i w momencie, kiedy okazuje się, że być może będzie szczepionka i być może ta gospodarka wróci na właściwe tory w perspektywie najbliższego roku, może nie trzeba aż tak dużo angażować środków. To może być negatywna informacja z punktu widzenia tego porozumienia odnośnie pakietu fiskalnego. Także jest szereg takich kwestii, które inwestorzy mogą po tej euforii zacząć rozpatrywać, dlatego te szczyty, tak naprawdę nie jest to normalne, że w tak silnym kryzysie gospodarczym wszystkie spółki osiągają szczyty, przynajmniej te najważniejsze, tak, najważniejsze indeksy. No może się faktycznie teraz pojawić ten moment odwrotu od rynku, dlatego ja tak euforycznie do tego nie podchodzę. Wydaje mi się, że może być tutaj taki chwila zastanowienia i rynek może skorygować. A czy możemy zobaczyć odwrót od warszawskiego rynku giełdowego? W pierwszej części programu Marcin Tuszkiewicz bardzo dobrze mówił o WIG20, który tak ładnie przechodzi i szybko od 1500 punktów do prawie 1800, chociaż tak naprawdę wracamy do poziomów, które widzieliśmy nie tak dawno, bo w drugiej połowie sierpnia. Dokładnie tak, tutaj mamy zupełnie dwa różne rynki. Faktycznie wygląda to na wykresie wspaniale. Żadnej sesji dotychczas, być może ta dzisiejsza, czwartkowa, zamknie się z minusem, ale nawet jeżeli to będzie niewielki minus, jesteśmy w okolicach takiego dość ważnego z punktu widzenia analizy technicznej poziomu oporu w okolicach 1780 punktów. Wczoraj rynek doszedł do tego poziomu i tam się zatrzymał. Wczoraj to był wzrost, no dzisiaj jeżeli dojdzie i zamknie się dokładnie na 1780, to też ten korpusik na świecy będzie biały, taki minimalnie wzrostowy, czy też zielony, w zależności od tego, gdzie obserwujemy. I tutaj będzie też na plusie. Natomiast no ciężko będzie póki co ten opór pokonać. Te ruchy, które w ostatnim czasie były takie bardzo dynamiczne po tej informacji o szczepionce, która wywołała euforię, no one były odwzorowaniem tego, co się dzieje na rynkach zagranicznych. Widać to było choćby po obrotach, przekraczały 2 miliardy, czyli to, co jeszcze niedawno było w sferze marzeń od czasu, jak weszło Allegro, stało się częściowo już standardem. No ale w dalszym ciągu te obroty dzisiaj też są na wysokich poziomach, więc widać, że jest ten kapitał zagraniczny na rynku polskim. Też nastąpi taki trochę odwrót sytuacji, jeżeli chodzi o spółki, bo te spółki, które wcześniej mocno traciły, teraz na nie jest mocny popyt, natomiast to, co zyskiwało przez długi czas w ostatnich
tygodniach, jeszcze przed listopadem, no teraz zaczęło tracić. Także nieco się zmieniła relacja spółek, trochę inaczej inwestorzy podchodzą. Natomiast wydaje mi się, że optymizm jest tutaj akurat w przypadku rynku polskiego, ma szansę na utrzymanie się, jeżeli w Stanach nie będzie załamania takiego konkretnego, tak? Czyli jeżeli wejdziemy w tym momencie przy szczytach w Stanach Zjednoczonych w okres takiej konsolidacji, to kapitał ma szansę przenosić się na te bardziej ryzykowne aktywa. No a rynek polski no, jest niedoszacowany, czyli jak wspomniałeś, jesteśmy w okolicach poziomu z sierpnia, czyli w momencie, kiedy gdzie indziej rynki osiągały nowe szczyty, my się konsolidowaliśmy, więc czas najwyższy na to, żeby zacząć nadrabiać. To teraz wspomniane już Allegro, czyli bohater warszawskiej giełdy ostatnich tygodni. Na przełomie października i listopada widzieliśmy cenę, która wyraźnie przekraczała 90 zł, była bardzo wysoka. Nadal jest wysoka, bo jesteśmy teraz w okolicach 80 zł. W porównaniu z tą pierwszą ceną jest to bardzo dużo ciągle. Tak, natomiast dzisiejsza sesja też może być bardzo ważna z punktu widzenia raz jeszcze ceny na wykresie i tego poziomu, który był broniony przez długi czas. Mianowicie zeszliśmy w drugiej połowie dnia poniżej granicy 80 zł za akcję. To jest poziom, od którego w ostatnich sesjach, kiedy dochodziliśmy, zawsze rynek się odbijał. No i pytanie, czy w tym momencie wystarczy jeszcze tego paliwa dla tej spółki, żeby po raz kolejny od tego poziomu odbić. No jest to wysoko, ale faktycznie może cena spaść oczywiście niżej. I wydaje mi się, że teraz zaczęło się ze spółką dziać to, co zresztą wszyscy przewidywali jakiś czas temu, czy po tym początkowym takim szale, który panował na tej spółce, no bo trzeba było ją mieć w swoim portfelu. Tutaj mam na myśli potrzebę funduszy inwestycyjnych, które inwestują, czy też odzwierciedlają główny indeks warszawskiej giełdy. No, w tym momencie spółka zaczyna się zachować podobnie do innych spółek ze swojej branży, więc myślę, że teraz na pewno z punktu widzenia Allegro warto obserwować również głównego konkurenta globalnego, czyli Amazon. No oczywiście nie można porównać Amazona z Allegro pod względem wielkości, natomiast jest branża ta sama. Również i zarówno Amazon na rynku amerykańskim jest gigantem, tak jak Allegro na rynku polskim, i ci sami inwestorzy tutaj w dużej mierze mają swój kapitał ulokowany w jednej i w drugiej spółce. Dlatego wydaje mi się, że ta korelacja może w tym momencie się zacząć pojawiać. Amazon też jest na minimalnych minusach, Amazon się od dłuższego czasu konsoliduje. Okres na pewno dla jednej, dla drugiej spółki jest w tym momencie dość korzystny. Okres świąteczny, który w tym roku będzie mocno ograniczony, jeżeli chodzi o ten taki handel tradycyjny, więc spółki e-commerce'owe powinny dość mocno w tym momencie, powinien być duży popyt na ich usługi. To oczywiście dowiemy się już w kolejnym kwartale w przyszłym roku, jak będą publikowane wyniki za ten okres. No ale na pewno perspektywy pod tym względem są dobre. Pytanie, czy nie zaczną inwestorzy uznawać spółki Allegro za nieco przecenioną, bo ta cena jest wciąż, tak jak wspomniałeś, bardzo wysoka. I na koniec jeszcze ropa naftowa, która ostatnio jest droga, bo za baryłkę Brent i WTI płaci się dużo więcej niż 10 dni temu na przykład. Płaci się powyżej $40, ale kraje OPEC obniżyły prognozę popytu na swoją ropę naftową na 2021 rok, chociaż oczywiście ta prognoza jest i tak dużo lepsza od tego, co się dzieje i wydarzy w roku 2020. No, ten raport wczorajszy, czyli z 11 listopada, który się pojawił, on wyraźnie wskazuje na to, że OPEC obawia się skutków pandemii, obawia się lockdownów, obawia się znacznie zmniejszonego popytu ze strony branży transportowej, ale również zmniejszonego popytu ze strony przemysłu. Natomiast tak czytając ten raport, ja go tak pobieżnie przejrzałem, nie wnikałem w konkretne liczby, konkretne wartości, natomiast na pewno co z niego wynika, to fakt, że najprawdopodobniej on był pisany jeszcze przed pojawieniem się tej informacji o szczepionce, która no prędzej czy później wejdzie w życie. Być może nie zostało to uwzględnione, tak, że mogą się niektóre kraje jednak wstrzymywać w
późniejszym okresie, mówię w drugiej połowie 2020 roku, przed jakimiś radykalnymi ruchami, może to wszystko zacznie ożywać. No więc tutaj mamy na pewno te kwestie związane z samym popytem. Oczywiście drugą stroną cały czas pozostaje ta niewiadoma związana z podażą, z tym, co kraje OPEC zamierzają w najbliższym czasie robić. No cały czas oczywiście jest kwestia tego, jak mocno będzie, czy w ogóle OPEC będzie zwiększał produkcję, no bo te limity, które obowiązują w dalszym ciągu, no one mają być powoli znoszone, czyli mamy wracać do wyższych poziomów wydobycia. Czy w perspektywie mimo wszystko tych ograniczeń, które czekają nas, to o czym mówiliśmy na początku tego odcinka, które nas czekają jednak w tych najbliższych 3, 4, 5 miesiącach, kiedy ta fala będzie przechodziła przez również najprawdopodobniej przez Stany Zjednoczone, no czy jednak nie warto się powstrzymać? No krajom OPEC oczywiście poprzez efekt skali one mogłyby uzyskać większe zyski ze sprzedaży ropy nawet przy niższych poziomach, ale też wymaga, też ze spółce, tym firmom zrzeszonym w OPEC, krajom zrzeszonym w OPEC na pewno zależy na tym, żeby cena ropy trzymała poziom, żeby nie doszło do takiego załamania, jakie miało miejsce w kwietniu, maju bieżącego roku. Także niezależnie od tego, jak inwestorzy będą podchodzić, czy te poziomy, które teraz zostały osiągnięte, maksima nawet pięciomiesięczne w przypadku ropy WTI, no czy to jest już jednak sufit, czy jednak nie. Mogą uznać, że tak, wówczas pojawią się spadki, a na pewno będzie zmienność. Także tutaj to jest w zasadzie gwarantowane na najbliższych tygodniach w przypadku ropy naftowej. O ropie naftowej, ale także o giełdach papierów wartościowych w Polsce i na świecie mówił Maciej Leściosz z CMC Market. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. To już wszystko w programie Artyści Rynków. Następny program z tego cyklu, jak zawsze, w najbliższy czwartek o godzinie 16, czyli 19 listopada. Jacek Brzeski, Polsat News, I Love Trading. Do zobaczenia.